Dzień dobry Państwu! Jest mi niezwykle miło, że mam okazję spotkawszy się z Państwem skonfrontować z kilkoma stereotypami, które ciążą na naszym myśleniu o poecie i poezji. Stereotypy są w ogóle, jak wiemy, rzeczą szkodliwą, czasem nawet niebezpieczną. Myślenie według nich, według stereotypów, może prowadzić do zaburzenia naszych relacji z innymi ludźmi, może też prowadzić do tragedii, o czym wiemy, obserwując życie publiczne, życie polityczne. Stereotypy, z którymi chciałbym się zmierzyć dzisiaj, to stereotypy, jak powiedziałem, związane z osobą poety i z poezją jako taką. Kiedy przed okresem pandemii miałem możliwość spotykania się na żywo z czytelnikami, często młodymi ludźmi w szkołach, to miałem wtedy okazję też do takiego przełamywania pierwszego z tych stereotypów mianowicie, kto to jest poeta? Uf, stereotyp podpowiada nam, że poeta to jakiś taki dziwak, ktoś, kto. Nie całkiem normalnym językiem się kontaktuje z innymi, ktoś z kim nie można się porozumieć, zwyczajnie. Człowiek oderwany od rzeczywistości, pozbawiony jakiegokolwiek racjonalnego oglądu tejże rzeczywistości. A tymczasem spotykając się z ludźmi, miałem okazję no, niejako dać świadectwo, a więc pokazać, że wszystko mam na swoim miejscu. Że można ze mną normalnie, komunikatywnie rozmawiać. Ten stereotyp takiego człowieka pięknoducha, bujającego w obłokach, ciąży na potocznym myśleniu od dawna, od naszych czasów szkolnych. Często poeta prezentowany był jako ktoś wyjątkowy, jako ów kapłan nad tłumem ów sprawca cudzego myślenia. Tutaj tradycja romantyczna ma w tym swoje zasługi. Ale przecież poeta to niekoniecznie ktoś, kto układa wiersze. To niekoniecznie ktoś, kto tworzy tekst literacki, który ma być piękny, tradycyjnie piękny, który ma Współbrzmieć w formie rymu, rytmu. Ja bym powiedział, że pisanie wierszy niekoniecznie warunkuje bycie poetą. Moim zdaniem poeta to ktoś o pewnej dyspozycji, o pewnej skłonności, której produktem ubocznym, jak gdyby, jest tekst. Tekst nie musi być tradycyjnie piękny, jak powiedziałem, ma być ważny, ma być istotny, bo rzeczywiście poeta to ktoś, kto ma ową dyspozycję przyjrzenia się rzeczywistości trochę inaczej. Przez pryzmat swojej wrażliwości to ktoś, kto pochyli się nad szczegółem, nad jakimś drobiazgiem, nad przysłowiowym źdźbłem trawy, by z tego wysnuć Refleksje natury ogólnej, ważnej, egzystencjalnej i tą refleksją od czasu do czasu może w formie wiersza podzielić się z innymi. Takim wzorem owego pochylenia się nad szczegółem, by wysnuć uniwersum jest 17-wieczna szkoła japońskiego haiku. To bardzo krótkie wiersze, trzywersowe, gdzie pierwszy wers ma pięć sylab, drugi siedem i trzeci znowu pięć. I to wszystko. Autor, Mistrz Haiku japoński pochylał się nad tym właśnie szczegółem, nad ptakiem, nad łabędziem, nad liściem krzewu, by wychodząc od tego szczegółu spojrzeć na. Urodę stworzenia na cały świat, by wysnuć z tego, powiedziałbym nawet kosmiczną ideę zachwytu nad światem. A więc poeta to ktoś, kto zmierzy się ze szczegółem, ale także potrafi zmierzyć się z fizyką czasu. Potrafi ten czas zatrzymać. Oczywiście, nie w sensie czysto fizykalnym, ale potrafi utrwalić moment, chwycić ów dzień, by utrwalić go i zatrzymać, by zatrzymać odcinek czasu objęty właśnie tym krótkim tekstem. Poezja jest językiem emocji, jest językiem uczuć. I w tym względzie rzeczywiście różni się od języka prozy. Jeżeli poezja jest językiem emocji, to z całą pewnością ma też w sobie coś intymnego, coś takiego, co nie zawsze odkrywamy na co dzień przed innymi. Poezja. Pisanie poezji to też coś w rodzaju pięknej choroby. Mieczysław Jastrun przed laty napisał taki tom wspomnień, esejów o poezji, w którym pisze o owej pięknej chorobie. Piękna choroba dopada ludzi zwykle w bardzo młodym wieku, w okresie adolescencji, czasem wcześniej, i piszą ci młodzi ludzie wiersze do ukochanych obiektów. Koleżanek z klasy i tak dalej. Z chorobą według Jastruna bywa różnie. Jedna przychodzi bez śladu, czasem pomagamy lecząc się, by się ta choroba skończyła, ale są choroby niezanikające, choroby nieuleczalne. I z tej grupy. Młodych ludzi, którzy piszą wiersze w bardzo młodym wieku, a później to porzucają, bo się z choroby wyleczyli, pozostaje mała garstka osób, które zapadły na tę chorobę na zawsze. I to są właśnie poeci, których potem znamy jako takich. Pisanie poezji, jak powiedziałem, ma w sobie coś bardzo delikatnego, prawie intymnego. Wisława Szymborska, która była osobą dość wycofaną, chociaż jednocześnie bardzo towarzyską, unikała wszelkich wywiadów, nie lubiła prezentować się na pierwszych stronach gazet, a tymczasem w 1996 roku otrzymawszy Nagrodę Nobla. Musiała odbywać szereg konferencji prasowych, stała się powszechnie znana, nawet wśród osób, którzy poezji raczej nie czytają. I na jednej z takich konferencji, zapytana przez dziennikarza, czy pani nie wstydzi się pisania poezji, bo to jest taki troszeczkę ekshibicjonizm, nawet odpowiedziała z właściwą sobie autoironią, że Wolę wstyd pisania wierszy od wstydu ich niepisania. I to zdanie Szymborskiej bardzo mocno zapadło też we mnie osobiście. A więc, poezja to język emocji, to język, w którym poeta wyraża swoje uczucia, a sztuką poetycką jest znalezienie klucza do tego, by te emocje, te uczucia stały się wspólnymi z czytelnikiem, z tym, kto potem poezję sięgnie. Jest jeszcze jeden stereotyp, który powiada, że poezja to taka nieistotna dziedzina twórczości, że poezji ludzie nie czytają. No chyba, że w szkole, że te 42% osób, które w minionym roku przeczytały przynajmniej jedną książkę, to z całą pewnością czytelnicy thrillerów, prozy kryminalnej i obyczajowej. No i tak byśmy ten stereotyp radzi byli pewnie utrwalić, a tymczasem, jeżeli spojrzymy na życie literackie, spojrzymy na nagrody, którymi się Opatruje autorów właśnie tekstów poetyckich, to warto przypomnieć, że spośród pięciu patronów roku bieżącego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej umieścił trzech poetów, bo patronami roku są kardynał Stenał Stefan Wyszyński, człowiek pióra, pisarz Stanisław Lem, oraz trzech poetów Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Różewicz. To już coś znaczy. To znaczy, że jakoby niszowi twórcy stają się o to uhonorowani w ten sposób, czy zatem poezja jest twórczością niszową, nikogo nie obchodzącą? Wspomniałem o nagrodach. Otóż Gdybyśmy sięgnęli kilka lat wstecz i przyjrzeli się laureatom Nagrody Nobla, to okaże się, że na przykład w roku 1980 polski poeta Czesław Miłosz, wówczas w kraju mało znany, chyba że z drugiego obiegu głównie, otrzymał nagrodę Nobla jako poeta. Że w roku 1984 Czeski poeta Jarosław Zajfert otrzymał Nagrodę Nobla. Że w roku 86 rosyjski poeta mieszkający w Nowym Jorku, Josip Brodski, otrzymał Nagrodę Nobla. Że w roku 90 meksykański poeta Octavio Paz otrzymał Nagrodę Nobla. Że w 96. wreszcie wspomniana Szymbowska, również tą nagrodą została uhonorowana, a spośród naszych krajowych nagród za najbardziej prestiżową uchodzi nagroda Nike. Tu, jak pamiętamy, nagradza się raczej książkę niż autora za całokształt jego twórczości. No i mamy wśród tych laureatów również książki poetyckie. Tadeusz Różewicz za Matka odchodzi, tom prozy i poezji Stanisław Barańczak za tom poetycki Chirurgiczna Precyzja. Czesław Miłosz otrzymał Nikę za tom prozy poetyckiej Piesek Przydrożny. Także również nagrody Nikę dotknęły tomów poetyckich. Stereotyp wspomniany mówi o tym, że poezja jest twórczością niszową. Że nikt się nią nie przejmuje, a nawet nikt jej nie czyta, to jak to jest, że wśród najważniejszych nagród światowych i krajowych nagrody przypadają w udziale poetom i tomom poetyckim? I na koniec, proszę Państwa, rodzaj yy, świadectwa. Otóż yy, ponad pół roku. Ponad pół wieku temu, w roku 1963, otrzymałem od rodziców na gwiazdkę książkę. Książeczkę z wierszami dla dzieci, dziś już może mało znanej autorki Janiny Porazińskiej. Książka nazywała się Psotki i Śmieszki. Ja do tej książeczki zaglądałem wielokrotnie. Dlatego ten egzemplarz, który zachowałem, jest mocno już sfatygowany. Jeszcze jako dziecko, ponieważ rozsypywały mi się kartki, zabawiłem się w introligatora, skleiłem grzbiet i na okrętkę ten grzbiet przeszyłem dratwą. Kto dzisiaj pamięta, czym jest dratwa? I tak oto ten egzemplarz trzyma się do tej pory. Ponieważ spotykamy się z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, uważałem za stosowne, by w tym moim wystąpieniu pojawiła się także fizyczna książka. Ale przyniosłem ją do Państwa głównie dlatego, żeby wskazać, że ta właśnie książeczka być może zaważyła na całym moim dalszym losie jako poety. Pierwsze wiersze napisałem bardzo późno, mając już 20 lat, czyli ta piękna choroba jastrunowa dopadła mnie dość późno, ale kto wie, czy nie już właśnie wtedy, kiedy miałem kilka lat zaledwie, kiedy sięgnąłem po psotki i śmieszki Janiny Porazińskiej. Książka zilustrowana została przez Zbigniewa Rychlickiego, wówczas bardzo znanego ilustratora książek, i zawiera teksty poetyckie, które przedstawiają wieś, głównie wieś, w takiej perspektywie trochę baśniowości, a jednocześnie wiersze nasycone są realiami życia takiej tradycyjnej społeczności wiejskiej, pełnej trosk, ale także radości. Pieściłem tę książkę nie tylko, nie, nie tylko fizycznie, ale także. W swoim sercu tak mocno, że wiele z tych wierszy zapadło we mnie. I te wiersze oraz ilustracje Zbigniewa Rychlickiego ukształtowały właściwie moje kryteria estetyki widzenia świata, widzenia pejzażu, widzenia rzeczywistości, a także mówienia o tej rzeczywistości. Jeden z wierszy rozpoczynających ten tom zapadł we mnie najbardziej i brzmi tak. Wiatr od Wisły leci górą, w atramencie maczam pióro, wiatr kołacze w me okienko. Piszę. Będziesz tu, Jagienko, i las będzie, płot i rzeczka, chata. Znam Was, znam od dziecka. Piękne wioski za granicą, ale serca nie zachwycą. Nie pójdę ja za Dunaję, szukać doli w obce kraje. Choćby mi gościniec wyścielono złotem. Co mi potem? Naszą wioskę kocham szczerze. W niej zostanę. Wierzysz? Wierzę.